Ej, więc witam was w 13 vlogmasie. Ja właśnie montuję filmik z wczoraj. Tu jestem ja, siama. Umyłam w końcu włosy, ale jeszcze nic z nim nie zrobiłam. I ze swoją twarzą też jeszcze nic nie zrobiłam, bo najpierw montuję i potem biorę się za sprzątanie w końcu. Dlatego, że tak jak wam mówiłam w wczorajszym vlogmasie, strasznie źle się czułam, więc już nie byłam w stanie nic zrobić. Także tutaj biorę się za montowanie, żeby znowu o 17 tradycyjnie wleciał na kanał i mam starszą ochotę na słodkie, więc muszę podkraść jednego herbatnika chociaż. Ja się tak ciężko otwiera, więc to chyba jest pudełko dla osób, które są na diecie, powiem wam. A niestety choroba nadal mnie w ogóle jeszcze męczy. Udało się, dostałam się, ale mało już tych ciasteczek zostało. No, miałam zaś jedno, dwa ciastka. Właśnie jem ostatnie z opakowania, także zjadłam jedno, rzeczywiście. That time of the year you've been told something magic that never gets old. When the stars are more clear and the air is cold, and you see it all over the place. Town in glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of grace. So happy Christmas, it's time again. Let there be wonders and smiles for every friend. I'm just a sinner, it seems to be to the end. Ja właśnie skończyłam ogarniać sprzątanie i teraz robię zadanie tutaj na studia. Mam kilka kart pootwieranych, ale teraz stwierdziłam, że zjem sobie obiad. Zrobiłam sobie kaszę gryczaną z sosem grzybowym i obejrzę sobie coś tutaj na YouTubie. W ogóle słuchajcie, pięknie tutaj posprzątałam pokój, zero kurzu. I jeszcze zaczęłam robić porządki w jeszcze jednej szafie, gdzie były ciuchy, więc kolejny worek do wyrzucenia. Sorki, przepraszam cię, kochanie. Nie zrobiłam tego celowo. Ale jeszcze się tylko delikatnie dotknęłam. No słuchajcie, dumna ze swoich porządków, bo troszeczkę zrobiłam. A ja teraz powoli się ogarniam. A i zrobiłam też dwa prania i w ogóle, więc jestem zadowolona w sumie z dzisiejszego dnia. No i teraz powoli się ogarniam. Za chwilkę muszę wychodzić do lekarza, bo dzisiaj mam kontrolę u endokrynologa. No a potem z Wiktorem jedziemy do IKEA. Także wam też to pokażę. A otworzyłam przy okazji kalendarz adwentowy, ja już się tyle słodkiego zjadłam, że już się nie chwalę lepiej. I szukamy trzynastki, trzynastka, trzynastka, trzynastka jest tu. O, mamy czapeczkę. This December will light up the dark. Joy bells ringing and snow will be here until March. It's that time of the year you've been told something. Słuchajcie, wymyślałam sobie, że chcę choinkę. Teraz wybieram tu spośród wielu i nie wiem, na którą się zdecydować, bo chyba chcę taką z suszonymi pomarańczami, a nie, nie wiem. A jak wam się one podobają? Powiem wam, że szczerze mówiąc, spodziewałam się, że z większą ilością rzeczy wrócę. Tutaj kupiłam właściwie tutaj świeczki, to jeszcze taki duży zestaw dla babci, dołożę je do prezentu na święta, jakieś tam suche szampony i takie podstawowe rzeczy. No i tą choinkę kupiłam, bardzo mi się właśnie podoba. Dużo rzeczy właśnie, nie wiem, jakoś nie robiło na mnie wrażenia i nie kupiłam nic szczególnego. Czekam w sumie na zamówienie tam właśnie różnych lampek i tak dalej, także dlatego też za dużo rzeczy nie kupiłam, bo tam będą. Dlatego jeszcze muszę chwileczkę poczekać, aż tutaj dokładnie sobie ozdobię ten pokój.
Tą choinkę sobie, słuchajcie, spryskałam troszeczkę takim śniegiem sztucznym i dołożyłam tutaj takie trzy szyszki na srebrno, które robiłam rok temu w DIY. I taką tutaj wiewiórkę. Na razie tak to wygląda. I czekam, aż mi przyjdą lampki i wtedy jakoś tutaj to ozdobie. Ale przynajmniej już ten pierwszy taki akcent świąteczny w pokoju zawitał. Teraz będę jeszcze sobie powtarzać, jutro na zajęcia coś i będę brać się za montowanie tego vloga, dlatego że jutro wstaję przed 6, a już mamy 23, także muszę się teraz brać za montowanie, bo jutro niestety nie będę mogła tego od rana zmontować, więc montowanie vloga, kolacyjka. Dzisiaj stwierdziłam, że sobie zjem rogala, mam straszną ochotę na rogala, takiego suchego uwielbiam tak jeść. Także nic specjalnego, no więc się biorę za montowanie i widzimy się jutro. Pa!